Przed Wami kolejna porcja przedmeczowych newsów. Zaczynamy szybką kontę przed spotkaniem z Lechią Gdańsk. Legia Warszawa i zgrupowanie w Dubaju. Brzmi nieźle, prawda? Pojedziemy do Dubaju. Wylot jest zaplanowany na 6 stycznia. Planujemy spotkać się z zawodnikami 4 stycznia. Będziemy mieli tam świetne warunki do pracy. Będą też świetni sparring partnerzy. Wszystko jeszcze jest dogrywane. Umowy są podpisywane. Także myślę, że w najbliższym czasie to wszystko zostanie sfinalizowane. Nowy kierunek. Wiele ciekawych drużyn będzie w tym czasie przebywało w Dubaju i w okolicy Dubaju. Także jest szansa zagrać z nimi gry kontrolne. Stałe fragmenty gry to pięta achillesowa Legii Warszawa. Analizujemy tę sytuację, bo gramy przeciwko Lechii, która zdobyła od początku sezonu 10 bramek po starych, straciła 10 bramek po starych fragmentach gry, ale też 9 zdobyła. My tych bramek mało tracimy po starych fragmentach gry, ale też mało strzelamy i na pewno pracujemy nad tym cały czas w mikrocyklu. Mamy poświęcony czas ku temu, żeby pracować nad tymi stałymi fragmentami gry. Dotychczas albo dochodziliśmy do sytuacji, bramka świetnie bronił, albo minimalnie mijaliśmy się z piłką, bądź graliśmy niedokładnie w polu karnym. Jest to na pewno element, który wymaga zdecydowanej poprawy. My mamy tego świadomość i to nie jest tylko tak, że dziennikarze o tym wiedzą, my też o tym doskonale wiemy. Czy nasz szkoleniowiec ma już swoją jedenastkę pierwszego wyboru? Powiem tak, że przyglądamy się zawodnikom na treningu, widzimy, kto jest w jakiej dyspozycji. Też przyglądamy się drużynie, jak funkcjonuje w trakcie meczu. Dzisiaj nie ma powodów do tego, żeby na siłę próbować zmian, bo drużyna w ostatnim czasie dobrze funkcjonowała. Ale przyglądamy się, tu nikt nie jest pewny swojej pozycji, na każdej pozycji możemy, mamy dobrego zmiennika, począwszy od bramki, gdzie udanie Czarek Miszta zastąpił Artura, wraca też Radek Cieżniak, który też jest bardzo dobrym bramkarzem, także począwszy od bramkarza, skończywszy na Tomasie Pekardzie, mamy opcje, mamy możliwość zmian. Oczywiście w jakiś sposób te zmiany też są kierowane przez przepis młodzieżowca, to było w Krakowie widoczne, ale generalnie mamy duże opcje. Całą konferencję zobaczycie na legia.com, a my widzimy się przed kolejnym meczem.